Rudzińska-Bluszcz dla GW. Chce powstrzymać Polskę Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Koronawirus pretekstem do ograniczania praw. Rzecznik Praw Obywatelskich nie walczy na żadnej barykadzie, nie opowiada się po żadnej ze stron, jest tym, który asekuruje kobiety, dzieci i starszyznę, mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, kandydatka społeczna na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jak deklaruje, chce powstrzymać Polskę. Rudzińska-Bluszcz w rozmowie z GW podkreśliła, że obecnie zajmuje się rozmowami z przedstawicielami organizacji społecznych oraz politykami ze wszystkich ugrupowań obecnych w Sejmie. Przekonuje, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać potraktowane ponadpartyjnie. Można coś w Polsce zrobić razem. Ja wierzę, że się da i robię to, co trzeba teraz zrobić, rozmawiam, zaznaczyła. Jak podkreśliła, chcę Polskę scalać, a nie dzielić. Jesteśmy jak na polu bitwy, pomiędzy partią władzy a opozycją. Politycy rzucają w siebie kamieniami, koncentrują się na kolejnych walkach. A ja nie chcę walczyć na barykadzie. I nie mogę. Rolą RP nie jest opowiadanie się po którejś ze stron. Jeśli trzymać się tej bitewnej metafory, to RP jest tym, który, podczas gdy wojska ścierają się w walce, ma asekurować kobiety, dzieci i starszyznę, doprowadzić najsłabszych w bezpieczne miejsce, mówi gazecie Rudzińska-Bluszcz. Zaznacza, że kandyduje po to, by poprawić ochronę praw człowieka i nie ma zamiaru wpisywać się w narrację jakiejkolwiek partii czy polityków. Na spotkaniach ze wszystkimi politykami mówię o tym samym, potrzebujecie. Wszyscy potrzebujemy w Polsce takiego urzędu, który jest ziemią niczyją. Wszyscy mamy starzejących się rodziców czy dziadków. Wszyscy oddychamy tym samym, coraz gorszej jakości powietrzem, powiedziała Rudzińska-Bluszcz. Zapowiedziała, że jeśli zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to będzie reagować na każdy sygnał łamania praw i wolności obywatelskich. Pytana o to, czy podziela obawy ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, że w najbliższych latach czeka nas ograniczenie praw obywatelskich w Polsce, kandydatka na RP oceniła, że w ostatnich latach to ograniczenie dokonywało się przez zmiany legislacyjne. Wyraziła obawę, że obecnie stosowanie prawa może iść w stronę ograniczania praw obywatelskich. Jak oceniła, pandemia koronawirusa daje ku temu świetny pretekst.